Fleuristes et jardineries restent ouverts, les marchands de journaux, les opticiens ou encore vendeurs de cigarettes électroniques. Les cordonniers, en revanche, ne figurent finalement pas dans la liste, mais... A więc na światłach w Santa Lucy, jak widzieliście, skręciliśmy w lewo. Tutaj rozpocznie się nasz dzisiejszy szlak, 12-kilometrowy, w dolinie przy rzece Kawu. W parku Naturel, tak zwanym rezerwacie przyrody chronionej, gdzie w zasadzie nie powinno być polowań, ale kto chłopu z pistoletem w ręku zabroni robić co chce. Nie no, żartuję, raczej tutaj nie polują w takich strefach przyrody chronionej, więc dzisiaj na spokojnie. Wczoraj nasypało troszeczkę śniegu, sypało aż w Porto Vecchio przy samym morzu śnieg z deszczem. Góry są szczyty, tutaj te bliższe troszeczkę oszronione, będzie biało chłodem. Ale mamy dzisiaj sobotę, idę się gdzieś zrelaksować, zrobić małą wycieczkę i zobaczyć, jak to wszystko wygląda po zimie. Więc zapraszam do oglądania. Jak widzieliście, szczyty są pokryte śniegiem. Jesteśmy w zasadzie w linii prostej, jakieś góra 5 km od morza. Zawiewa naprawdę mroźnym powietrzem. Nie sądziłem, że będę musiał dzisiaj założyć czapkę zimową. Dobrze, że wziąłem ją ze sobą. Przed nami około 12-kilometrowa trasa. Zaraz będzie stroma górka, więc powinienem się troszeczkę rozgrzać. A tutaj już wam pokazuję właśnie te baseny, naturalne baseny. Tutaj już się zaczynają, gdzie naprawdę latem są tutaj wypełnione turystami i ludzie tutaj łapią trochę ochłody przed gorącymi promieniami letnimi słońca tutaj na Korsyce. Tuż za restauracją Trois Piscines zaczynamy się wzbijać w górę. Wyszło słoneczko, zdjąłem czapkę, bo się zacząłem grzać. Chociaż wiatr jeszcze troszeczkę wieje, chłodny, to na pewno, ale wchodzimy pomiędzy drzewa. Co mogę powiedzieć o tych basenach naturalnych, które właśnie minęliśmy? No na pewno nie oddaje to takiego efektu, jaki można zobaczyć tutaj latem. Infrastruktura jest tutaj dość rozbudowana pod turystykę. Duże parkingi, park linowy, restauracja i jest tutaj parę szlaków, kilka ścieżek, które właśnie skręcają w lewo od rzeki, więc to przyciąga na pewno turystów. Idziemy, pniemy się teraz w górę, trzeba się troszeczkę rozgrzać. Thank you.
No i wyszło słoneczko. Musiałem się trochę rozebrać, bo się zgrzałem. Dobrze wziąłem kije trekkingowe, bo jest naprawdę stromo i pomagają. No i dotarliśmy do punktu trzeciego naszej wycieczki. Oznaczone to jest jako punkt widokowy. Jak możecie zobaczyć, góry w śniegu. Naprawdę wam powiem, że nie wiadomo jak się ubrać na taką wycieczkę, bo jak tylko się wychodzi zza drzew na te punkty widokowe, to zaraz zawiewa chłodnym powietrzem od strony tych zaśnieżonych gór. A jak schodzi się w dół pomiędzy drzewa w jakąś dolinę, jeszcze do tego wychodzi słońce, no to znowu jest gorąco i zaraz człowiek jest mokry. Lecimy jeszcze kawałek do góry i później będzie już tylko w dół. Najwyższy punkt tej wycieczki ma chyba tylko 509 metrów, ale jest stamtąd też zarąbisty widok. Z tego co mi się wydaje, chyba widać morze z tego punktu z jednej strony, a z drugiej strony właśnie ośnieżone szczyty gór. Więc ruszam, bo jeszcze kawałek drogi przede mną. Właśnie już tutaj nam się ukazuje, z jednej strony zaśnieżone szczyty, a z drugiej w pobliżu morze. I naprawdę różnica temperatur między tamtym punktem przy morzu, a tutaj w górach wynosi jakieś 10 stopni. Punkt czwarty wycieczki pokazuje mi tutaj kolejny punkt widokowy, który chyba się znajduje tu na tych skałach. Będę musiał wejść w górę. Tam w oddali widać plażę Pinarello, a dalej za nią na tym cypelku wieżę genueńską, którą też postaram się wam pokazać w bliskiej przyszłości. Droga szeroka. Już lecimy w dół. Powiem wam szczerze, że na kolejną eskapadę chyba wybiorę się tutaj rowerem.
miałem faceta, właśnie tutaj jechał. Jest mnóstwo tutaj szlaków, mnóstwo przecinających się ścieżek. Nawet na mapie, którą wam wrzucę w opisie, zobaczycie mój szlak i że w koło jest jeszcze mnóstwo przecinających się właśnie ścieżek, kropeczek takich, oznaczających inne szlaki. Zobaczcie tu, gościu na rowerze sobie pykał, ślad roweru. Więc czemu nie? Jak widzicie, droga jest też uczęszczana samochodami terenowymi, a przed chwilą zapieprzali tutaj na motorach, na krosach. Ładne słoneczko wyszło, to będzie można się gdzieś zatrzymać, zrobić jakiś mały piknik, co zjeść, napić się herbaty. Teraz znajdę jakiś fajny punkt i sobie zrobię przerwę. Chyba tutaj właśnie sobie zjem. Bułeczka z przysmakiem korsykańskim, czyli pasztet z dzika i trochę naturalnego prebiotyku, kiszona kapusta. Bardzo odżywcze, polecam. Batonik energetyczny, łyczek kawy i zaraz będzie można iść dalej. Jak widzieliście, trasa jest dość często tutaj uczęszczana przez różnego rodzaju aktywności fizyczne i motorowe. Pierwszy widziałem rower, później jechali na motorach, na krosach, później facet jechał jeepem, no i teraz jechali, nie wiem jak to się nazywa, quad buggy. Jechali tym sprzętem. No, dzieje się tutaj. Jest weekend, sobota. Ludzie mają różne pasje. Ja z kijkami zapieprzam na razie na pieszo. Moją drugą pasją jest jeszcze rower. Mam taki wyprawowy rower. Mogliście go zobaczyć przez ułamek sekundy na jednym filmiku w całości. I jak jadę na nim na trasie Santa Giulia-Porto Vecchio. Jeżeli ktoś chciałby obejrzeć, to może sobie rzucić. Był to mój pierwszy film na rowerze. Nie ma tam za bardzo dialogu. W ogóle nie ma dialogu. Po prostu jadę brzegiem morza od plaży Santa Giulia do domu. Z pracy do domu jadę po prostu. Linią brzegową, trochę dłuższą trasą. I to tyle. No. Tak jak mówiłem, będę musiał się wybrać tutaj gdzieś w te okolice. Albo w ogóle gdzieś w takie tereny na swoim rowerze zrobić jakąś trasę już w niedalekiej przyszłości. Muszę najpierw oddać go na przegląd przed sezonem, żeby mi zobaczyli, czy wszystko jest dokręcone i tak dalej. To będzie to przegląd gwarancyjny, bo rower kupiłem w tamtym roku jakoś tak, no i gwarancja obejmuje takie przeglądy, po prostu takie przeglądy techniczne, żeby zobaczyć, czy wszystko gra, czy wszystko jest w porządku. Darmowe. Także super. Oddaję rower. Nabrałem ochoty. Oddaję rower w tym tygodniu. W przyszłym już, w poniedziałek, wtorek oddam rower. I jak mi go oddadzą, to być może przyszły weekend wycieczka jakaś rowerowa. Trasa z aplikacji Visorando prowadzi mnie cały czas tą szeroką drogą. A już tutaj przeciąłem kawałek i sobie szedłem ścieżką oznaczoną jako szlak dla pieszych. I tutaj mi się wydaje, że też przetnę. I wstawię wam link mojej trasy,
Także będziecie mogli sobie iść moim śladem. No i jest, masz cisko. Masz telefonii komórkowej. Kiedyś pamiętam, jak tutaj byłem, w tych okolicach, to nigdzie tu nie można było złapać zasięgu. No i później ktoś mi powiedział, że tutaj nie ma zasięgu, bo to jest rezerwat przyrody, park naturalny. No i voilà. Chyba ominięto przepisy i powstał maszt. Jest zasięg telefoniczny. Są plusy i minusy. A my teraz gdzie? Coraz więcej widzę znaków pieszych, żółtych, wcześniej ich nie było widać i szło się tą drogą taką szutrową, dostępną dla różnych pojazdów też. Ale tutaj jest coraz bardziej oznaczone, więc ja będę się kierował szlakiem pieszym, nie takim jak mi pokazuje aplikacja Vizorando. I tak jak mówiłem, zostawię swój ślad i w linku będziecie mieli moją trasę, bardziej taką pieszą. Aczkolwiek ona cały czas przecina co jakiś kawałek właśnie tą drogę szutrową, nie? To lecimy w dół. Przyjemniejsza droga tutaj, taka ścieżka niż droga szutrowa. Czuć takie piękno natury. Ten zapach rozkładającego się spróchniałego drewna leżącego na dole po deszczach. Zwisające gałęzie. Jest super. Takie klimaty właśnie kocham. Natura. Jeszcze niebawem będę musiał się wybrać z namiotem gdzieś na tą nockę. Już się zbieram. I jakoś nie mogę się pozbierać. Ale już niebawem zobaczycie też wypad nocny w góry. Gdzieś z noclegiem, pobudką i dalszym marszem w dół. A być może na rowerze. Bo rower mam taki wyprawowy. Z sakwami i tak dalej. Więc kto wie, w każdym razie szykuje się na nockę w górach. Obcowanie z naturą, level expert. No i jak widać, dochodzimy już do drogi. Teraz będzie asfalt. Około 800 metrów zostanie nam do samochodu w lewą stronę. I to będzie koniec wycieczki na dzisiaj. Jesteśmy już prawie przy samochodzie, ale wypada jeszcze wspomnieć o szczycie Punta de Quercitello, który ma 1463 metry nad poziomem morza, u podnóża którego płynie właśnie rzeka Kawu. A wracając do aktywności fizycznych, i powiem wam, że jak widziałem właśnie tych na motorach, albo tych, co jechali tym bugim, tym quadem takim dużym, to troszeczkę miałem taką adrenalinę, poczułem w sobie, że może też chciałbym spróbować albo coś takiego, ale z drugiej strony, gdzie to wszystko trzymać, kiedy znaleźć czas na te wszystkie pasje, bo na razie rower, chodzenie, piesze wycieczki, namioty i tak dalej dają mi taki poziom adrenaliny, na razie jeszcze mam siłę, żeby to wszystko robić i wyraźne chęci. Po takich wycieczkach jestem pozytywnie naładowany energią, mam lepsze krążenie krwi. Nie wiem, być może za 10, za 15 lat, kiedy już wyeksploatuję bardziej organizm, przesiądę się na jakąś motorowego typu atrakcję. No i wtedy będziecie oglądać odcinki jazd na motorze albo na quadzie albo coś takiego po korsykańskich terenach. Jak na razie naprawdę jeszcze potrzebuję, żeby krew we mnie buzowała, potrzebuję adrenaliny, potrzebuję zmęczenia i tak dalej. Jesteśmy już przy samochodzie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wtedy będziecie na bieżąco.
Co, do następnego razu, do następnej wycieczki. Dziękuję za oglądanie. Hej.